Coraz częściej jestem pytany, do jakiego serwisu najlepiej pojechać? Jaki serwis jestem w stanie polecić w jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym mieście? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, znaczy nie było do tej pory. Każdy z nas jako kierowca gdzieś tam próbuje znaleźć najlepszy dla siebie serwis, pyta znajomych, sprawdza w internecie, jakie są opinie, ale to są tylko opinie zazwyczaj takich samych kierowców jak my, którzy patrzą na zewnętrzne rzeczy w serwisie, czy on jest czysty, czy jest ładna poczekalnia, czy terminowość jest odpowiednia. To są ważne rzeczy, ale umyka nam podstawowa sprawa, czyli jakość obsługi związanej z oponami. Czy mechanicy odpowiednio tymi oponami się zajmują, czy wiedzą, jak to robić. Do tej pory nie było miejsca, gdzie można byłoby sprawdzić. Teraz Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego uruchomił projekt Certyfikat Oponiarski. To jest certyfikat dla wszystkich serwisów samochodowych zajmujących się oponami. Do tego certyfikatu może przystąpić każdy serwis, zgłosić się poprzez stronę certyfikatoponiarski.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy i czekać na kontakt ze strony firmy audytowej. Audytorami w tym projekcie są pracownicy firmy TÜV SÜD i to jest największa gwarancja jakości i bezstronności w tym projekcie. Jako branża oponiarska opracowaliśmy ponad 100 kryteriów, które każdy serwis musi spełnić. Certyfikat jest przyznawany w trzech poziomach. Serwis dobry, bardzo dobry i serwis wzorowy, w którym troszkę inne kryteria są oceniane. Wszystko ma służyć temu, żeby po pierwsze jakość serwisów była na przynajmniej dobrym poziomie, żeby wszystkie serwisy zajmujące się oponami w Polsce przynajmniej ten minimalny poziom jakości spełniały. Dlaczego to takie ważne? To przede wszystkim samochody, które powierzają klienci tych serwisów i wpływ stanu opon, jakości obsługi opon na bezpieczeństwo jazdy. To jest niezmiernie ważna sprawa. Każdy z nas, klientów, chciałby być obsługiwany i wyjechać z tego serwisu, mając pewność, że ta opona nie jest zniszczona. Niestety, coraz częściej zdarza się tak, że wybieramy serwisy niedobre jakościowo, tylko serwisy najtańsze. Skoro serwis jest najtańszy, to nie jest w stanie chociażby obsługiwać odpowiednio tych maszyn, serwisować, wymieniać części zamiennie w tych maszynach. To się potem odbija na przykład niszczeniu opon klientów. My tego nie widzimy, czekamy w poczekalni, a nawet jak patrzymy na ręce mechanikom, to dokładnie nie wiemy, co ci mechanicy robią. Certyfikat oponiarski i audytorzy będą oceniać taki serwis, będą sprawdzać skrupulatnie, czy ma odpowiednie wyposażenie, czy wyposażenie jest odpowiednio serwisowane i przede wszystkim kontrolować umiejętności mechaników.